pora na przegląd najważniejszych informacji minionego tygodnia. To najnowsze wydanie studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Dakarowy sukces Kuby Przygońskiego. My Benefit, system kafeteryjny dla pracowników. Szczypiorniści z Płocka wracają na parkiet. Zakończył się 41. rajd Dakar. Od wielu już lat na starcie imprezy pojawia się reprezentacja Orlen Teamu. Ubiegłoroczna edycja zakończyła się dla naszego kierowcy Kuby Przygońskiego fantastycznym 5. miejscem, ale wyniki tegorocznego Dakaru znów są najlepsze w historii. Kuba Przygoński znów lepszy. To najważniejsza informacja po tegorocznym Dakarze. Nasz kierowca zajął 4. miejsce, najlepsze w historii swoich występów w najtrudniejszym rajdzie świata. Rajd Dakar za nami. Super sukces. Strasznie się cieszymy. 4. pozycja. Walczyliśmy do końca. 10 dni za nami. Tak naprawdę bardzo ekstremalnie trudnego rajdu. Mieliśmy, no wszyscy mieli mnóstwo trudnych do pokonania. Ostatnie 3 dni były na pewno jednymi z trudniejszych dla wszystkich zawodników, bo był ekstremalnie miękki piasek i po prostu ciężko czasem było przetrwać w ogóle, żeby pojechać. Ale wszystko poszło dobrze. Na pewno wielkie podziękowania dla moich partnerów, którzy nas wspierają tutaj, żeby reprezentować Polskę i nasze polskie firmy za granicą. Na pewno tutaj Orlen jest największym partnerem i bardzo wielkie podziękowania, że wierzą w nas, że wszyscy za nas trzymali kciuki i osiągnęliśmy taki duży sukces. No był to bardzo dobry rajd, bardzo dziękuję też Tomowi, z którym jechałem i jechało nam się bardzo dobrze i dowiózł, można powiedzieć, mnie do mety. Nasz samochód działał bardzo dobrze, więc wszystko się zazębiło i jesteśmy dumni, że po takim sezonie Pucharze Świata i po takiej ilości kilometrów, żeśmy przeskoczyli na wyższy poziom i rywalizujemy z czołówką no bez problemu i to jest po prostu prawdziwa walka o czas, o to, żeby być jak najszybszym, więc za rok przyjedziemy tutaj mocniejsi jeszcze. Cały Puchar Świata przed nami do przejechania, więc wydaje mi się, że jak zastosujemy ten program treningowy, który mieliśmy w zeszłym roku, no to na następny Dakar przyjeżdżamy naprawdę bardzo, bardzo silnie. Świetnie spisał się także nasz młody motocyklista debiutujący w Dakarze Adam Tomiczek. Zajął ostatecznie 16. miejsce i spełnił swoje marzenie o pierwszej 20. w tym rajdzie. Cieszę się, że jestem na mecie i że udało się ukończyć, bo to było dla mnie najważniejsze. Niestety pecha miał debiutant sprzed roku. Maciej Giemza świetnie radził sobie aż do 8. etapu, na którym przygodę z tegorocznym rajdem zakończyła awaria sprzętu. Bardzo jesteśmy smutni, że Maciek nie dojechał do mety. Ma zablokowany silnik. Piął się w górę, ale niestety awaria. Takie rzeczy zdarzają się u nas. Teraz przed Kubą Przygońskim, Adamem Tomiczkiem i Maćkiem Giemzą czas na odpoczynek i regenerację po niezwykle wymagającym rajdzie. Wkrótce zawodnicy Orlen Teamu rozpoczną przygotowania do kolejnego sezonu w rajdach terenowych, a kolejny rajd Dakar już za rok. Organizator zapowiada, że tym razem zastanawia się nad powrotem do formuły rywalizacji w 3 krajach. W ostatnich dniach ubiegłego roku ruszył w Orlenie program My Benefit. To system kafeteryjny dający możliwość nabywania rozmaitych usług lub towarów na specjalnych warunkach finansowych. Warto zainteresować się tą ofertą, zwłaszcza ze względu na jej różnorodność i oferty od indywidualnych po te adresowane do całych rodzin. Pracownicy Orlenu w Płocku, Warszawie i we Wrocławku mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firmy My Benefit, która jest organizatorem programu pod tą samą nazwą. To internetowa platforma, na której pracownicy mogą wybierać i kupować interesujące benefity spośród szerokiego wachlarza dostępnych rozwiązań. Oferta jest bardzo szeroka, od turystyki krajowej przez zagraniczną, po takie miejsca rozrywki jak parki linowe, parki zabaw dla dzieci, baseny, sauny, aquaerobik. Jest to również oferta kulturalna, można skorzystać z kin, teatrów, festiwali muzycznych. Można również skorzystać z gastronomii, transportu. Jest to naprawdę bardzo szeroki wybór i to pracownik decyduje, co będzie najwygodniejsze dla niego bądź dla jego rodziny. W dodatkowym bonusie na start pracownicy dostali od pracodawcy 350 punktów do wykorzystania, a jeden punkt to jedna złotówka. Jest to bardzo popularne rozwiązanie na rynku pracy, stosowane przez wielu dużych pracodawców na rynku. W związku z tym również w Orlenie chcieliśmy coś takiego wprowadzić. Ona nie zastępuje dotychczasowej oferty dla pracowników, tylko jest czymś dodatkowym, czymś ekstra, co stanowi uzupełnienie tej oferty, więc pracodawca daje jeszcze więcej korzyści i możliwości swoim pracownikom, bo to jest dla nas
priorytet. Zaletą rozwiązania jest pełna dostępność. Z benefitów można korzystać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z każdego miejsca na świecie. Dane do logowania pracownicy otrzymali z firmy MyBenefit na służbowy adres mailowy lub tradycyjną formą listowną. W spółce Orlen Centrum Usług Korporacyjnych odbyła się uroczystość, podczas której pracownicy otrzymali tytuły zasłużonych pracowników w trzech kategoriach. W domu Technika było niezwykle uroczyście, jak na najważniejszą firmową galę przystało. Tytuły zasłużonych pracowników otrzymało grono 6 pracowników spółki Orlen Centrum Usług Korporacyjnych. To tradycyjne honorowe wyróżnienie prezesa zarządu za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej, społecznej oraz etyczne działania zgodne z wartościami i zasadami postępowania w grupie Orlen. Trafiły one do Renaty Lewandowskiej, Anny Chojnowskiej, Agnieszki Wawrzyków, Agnieszki Oprawki, Małgorzaty Cholewińskiej oraz Anny Sarnowskiej-Gocał. Każdy z uhonorowanych pracowników otrzymał z rąk prezesa Orlen Centrum Usług Korporacyjnych okolicznościowy znaczek, dyplom oraz kwiaty. Spotkanie zakończył występ w wykonaniu chóru Vox Singers. Na koniec kolejny wątek sportowy. Pierwszy mecz szczypiornistów Orlen Wisły Płock coraz bliżej. W związku z tym postanowiliśmy zajrzeć do siedziby klubu piłkarzy ręcznych i sprawdzić, co dzieje się w ramach okresu przygotowawczego. Piłkarze Orlen Wisły Płock wznowili treningi zaraz po nowym roku. Mowa tu przede wszystkim o polskich zawodnikach, którzy nie przebywali na zgrupowaniach reprezentacji. Do 27 stycznia, przypomnijmy, w Danii i Niemczech trwają jeszcze Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie. Spotkaliśmy się 9 stycznia. Ten okres przygotowawczy jest zdecydowanie krótszy, ale wydaje mi się, że wystarczy to na tyle, żeby się przygotować dobrze do sezonu. Ważne było, żeby odpoczęły trochę na tych wakacjach, bo miałyśmy, nie wiem, 3-4 miesiące trudne prace. Przed nami znowu jest taki sam okres i ważne było tam trochę odpocząć, regenerować się. Które zawodnicy miały i kadry też, to teraz wróciły. I musimy dalej popracować jeszcze tydzień, półtora tygodnia i znowu zaczynamy. Za piłkarzami ręcznymi dość intensywna jesień. Druga część sezonu może być łatwiejsza. Dwumecz z Silkeborg w Lidze Mistrzów. Zobaczymy, czy awansujemy, czy nie. I potem dalej gramy ligę, playoff i puchar. Miejmy nadzieję, że przygoda z Ligą Mistrzów skończy się nieco później niż na początku marca. Szczypiorniści wracają na parkiet już w ten weekend. W meczu 1/4 Pucharu Polski jadą do Puław na spotkanie z drugim zespołem Azotów. Liga rozpocznie się 30 stycznia meczem w Mielcu. Pierwszy mecz w Płocku z Chrobrym Głogów na początku lutego. Kończymy to wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście już za tydzień. Polecam, zapraszam. Do zobaczenia.